Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na spotkaniu, na którym podpisana zostanie za chwilę bardzo ważna umowa dotycząca zachodniego nabrzeża rzeki Eldon. Pełen tytuł umowy i projektu mają Państwo wyświetlony na ekranie. W imieniu Pana Prezydenta Witolda Wróblewskiego i Pana Wiceprezydenta Janusza Nowaka witam gości i jednocześnie stronę, która podpisze dzisiaj z Panem Prezydentem umowę. Korporacja budowlana Doraco w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, którą reprezentują Pani Prezes Zarządu Andrzejka Cieślowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Wiceprezes Zarządu Pan Radosław Jarosiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest tam również Dyrektor Oddziału Hydrotechniki Pan Piotr Siemaszko. Dzień dobry. Dzień dobry. Zatem Panie Prezydencie oddaję głos. Dziękuję. Z tym głosem gorzej, ale staram się dać radę. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy już tak naprawdę przejść do części realizacyjnej tematu, który zawsze był tematem dla nas, dla samorządu, dla mieszkańców bardzo ważnym, a mówię tu o Wyspie Spiszów. Tak jak pamiętamy, w ramach konkursu udało nam się pozyskać środki finansowe, które pozwoliły na dofinansowanie z tak zwanego programu Fabryka realizacji budowy, mówię tutaj o budynkach, dla przedsiębiorców i tak naprawdę rozpoczęcie tej inwestycji tworzy już, czy otwiera zaraz po słynnym PAP specjal, który był pierwszy, zabudowę z prawdziwego zdarzenia Wyspy Spiszów. Ale to mówimy o kubaturówce, o tym, że te około 90 milionów, które jest przeznaczone jest w realizacji. Natomiast druga część, no to oczywiście temat związany już bezpośrednio z wykonaniem robót związanych z nabrzeżem, z umocnieniem IKU. Mamy dofinansowanie również z Funduszu Polski Ład 26 820 000. I środki własne około 3,5 miliona, które zakładamy koszt zadania, to jest 30 milionów, około 380 tysięcy złotych. Oczywiście gratuluję firmie Doraco wygranego przetargu i to będzie na zasadzie projektu i buduj, czyli przedsięwzięciu, które też stosujemy w niektórych sytuacjach w naszym samorządzie. I firma Doraco będzie przygotowywała najpierw opracowanie dokumentacji technicznej, a później wykonanie robót. Tutaj zgodnie z tym, to już od razu powiem, żeby te pytania w jakiś sposób, które mogą być, wyprzedzić. Termin zamówienia to jest 22 sierpnia 2025 roku i na opracowanie dokumentacji mamy 16 miesięcy i na wykonanie robót budowlanych 14 miesięcy od prawomocnego pozwolenia na budowę, czyli tak naprawdę zadania, które przewidujemy, czy te około 30 milionów złotych, wejdziemy już w samą realizację tego przedsięwzięcia. To tak jak powiedziałem, rozpoczynamy już taką konkretną zabudowę inwestycyjną Wyspy Spiszów, gdzie też przygotowujemy się do kolejnych działań związanych z Wyspą Spiszów, z wykorzystaniem tych terenów pod kątem też turystyczno-rekreacyjnym, bo tak jak wielokrotnie podkreślałem, Wyspa Spiszów została troszkę
mówiąc krótko, z tyłu Stare Miasto i program retrowersji jest realizowany. Przyszedł czas na już konkrety na Wyspie Śpiszki. To tyle z mojej strony. Czy pan prezes, czy... Tak, jak tak, mogę, to pewnie. Bardzo proszę, no. Przedstawimy posłuchy. Nie, no, no, no tak, tak. Mówiłem, że ja się tak łatwo wiem. Tak. Tak jak widać po naszych gminach, my bardzo się cieszymy, że udało nam się pozyskać to zlecenie, że będziemy częścią tego projektu. Wiemy, że to jest pierwszy krok do tego, żeby Wyspa Śpiszków nabrała blasków i została przywrócona do życia. To są rzeczy, które robimy na co dzień, lubimy takie rzeczy robić. Hydrotechnika jest częścią naszego DNA, tak można było powiedzieć, bo ponad prawie 30 lat już jesteśmy w robotach hydrotechnicznych. No i w Elblągu też już trochę robiliśmy, więc jest to dla nas teren, na którym już byliśmy jako firma lokalna z Gdańska, prawie że znamy tu każdy kąt. Mam nadzieję, że Państwu pokażemy się z jak najlepszej strony. Liczymy na współpracę, bo od tego zależy, jak pójdzie nam harmonogram. Nie chcę obiecywać, że zrobimy wcześniej, ale naprawdę od tego, jak poradzimy sobie z częścią formalną, zależy potem, jak będziemy działali wykonawczo. Jak zwróciliście uwagę, ta część formalna jest nawet dłuższa niż ta zwykła praca hydrotechniczna. No i liczymy, że będziemy dla Was partnerem. W kolejnych przedsięwzięciach może nam się uda. Do kilku skartowaliśmy i od Państwa, a do innego zamawiającego. Także chcielibyśmy tutaj gościć na stałe. Rano czy u nas było jeszcze kasy proszę. Tak, to prawda. Jesteśmy w takiej funkcji, wszyscy szukamy tych pieniędzy inwestycyjnych. No ale wszystko jest na dobrej drodze. Miejmy nadzieję, że w światku wielkim kierunku pokoju. Tak mówi pan prezydent, wszystko jest na dobrej drodze. Na dobrej drodze. My jesteśmy optymistami, tak? My jesteśmy znani. Nie ma rzeczy, których nie da się rozwiązać. Zawsze znajdzie się jakieś wyjście. To jest taka nasza też filozofia. No i myślę, że Elbląg, słuchajcie, jest takim miejscem nad wodą. I ta woda była niedoceniana chyba przez długi czas, a teraz wiele się zmieniło i myślę, że to można rozwinąć bardzo, bardzo, nie tylko od strony wody, ale także, tak jak tutaj zostało wspomniane, od strony turystyki. Przecież to miasto ma swoją historię. I tyle, chcielibyśmy być częścią tego. Bardzo dziękuję. Ja powiem tak, że oczywiście wiele jest przyczyn, między innymi temat Cieśniny Piławskiej i tej całej historii z tym związanej, która na wiele lat, można powiedzieć, zatrzymała temat portu w Elblągu. Ale to już jest historia, z tego się cieszę, że mamy kanał żeglugowy, pogłębny w tor. To wszystko się będzie rozwijać, wrócimy z domu na mapę miast portowych, ale z tego prawdziwego zdarzenia, a nie tylko z nas. Tak jest. Dziękuję bardzo. Przez tyle lat, to znaczy przydarzę się pierwszy. No, u nas potrzebne są dwa podpisy. Tak. To, tutaj jeśli chodzi o dokumentację papierową, to urząd papierem stoi. Wszystko było. No, wiadomo.